Ja jednak zdecydowanie bardziej wolałem, kiedy Marcin Różalski wychodził do ringu przy balladzie z czterech pancernych, taki troszeczkę ustylizowany na Tong Po. Ciekawe, czy przestraszy doktora. A zatem Marcin Bartkiewicz, czarne spodenki z tym białym lampasem. Zresztą wydaje się, że Różala państwo rozpoznają, jeden z najbardziej pomalowanych ludzi. Bartkiewicz będzie atakował, chyba nie będzie chciał stójki z Różalem, będzie chciał sprowadzać go do parteru, bo przecież wie, że to jest debiut tego barbarzyńcy z Płocka i że tutaj będzie wygrać z nim łatwiej, zwłaszcza na samym początku. Tak, dokładnie. Tutaj Marcin ewidentnie jest zawodnikiem stójkowym. On tylko i wyłącznie to robił przez całe życie, chociaż ostatnio rozmawiałem z nim podczas obozu KSW. Raz, że widzieliśmy, że dobrze się rusza w parterze. Dwa, że mówił, że naprawdę trenuje, przykłada się do tego. Natomiast doktor jadł z niejednego pieca chleb, także tutaj jego domeną na pewno też jest oprócz stójki, także parter, co teraz doskonale czyni, obija nam Różala w narożniku. Od razu na początku walki skrócił dystans, nawet nie bardzo zwracając uwagi na celność ciosu, skrócił dystans, wywalił Różala i mamy sytuację taką, w której mamy półgardę i doktor na razie skutecznie obija Różala. Bartkiewicz to jest także jednak zawodnik stójkowy, a poza tym jest zawodnikiem, który szybko traci siły. Dlatego on tutaj tak bardzo dynamicznie ruszył na Różala, dlatego sprowadził go do parteru. Im dłużej będzie trwała ta walka, tym szanse Marcina Różalskiego będą większe. Tyle tylko, że nie wówczas, kiedy będzie leżał na plecach, dlatego że on nie bardzo zdaje sobie sprawę, co wtedy może zrobić. No nie wydaje mi się, żeby opracował przez ten krótki czas jakieś techniki poddawania z pleców. No na pewno nie możemy spodziewać się po stronie Różala jakichś ekwilibrystycznych i super wyrafinowanych technik z pleców. Jego zadaniem jest bronić się na tych plecach tak, aby doprowadzić do jak największej pasywności doktora i czekać, aż sędzia przerwie tą walkę i podniesie do stójki, prawda? Na razie czyni to dosyć skutecznie. Doktor, tak jak mówiłeś, jego... O, mamy super przetoczenie po stronie Różala. Będzie wstawał. Mamy stójkę, tak. Chociaż nie odpuszcza doktor. Znowu sprowadzenie za jedną nogę. Co za wymiana, tak, biją się. No tak, to już jest absolutna bójka. To widzieli państwo tę różnicę. W poprzedniej walce za jedną nogę oczywiście nie można było sprowadzić zawodnika. Tutaj nie było żadnych problemów. Trzeba trzymać rzeczywiście głowę rywala, zapiąć gardę i sprawić, aby Piotr Bagiński podniósł tę walkę. Ale w tej chwili rozbujał się Bartkiewicz, zadał kilka ciosów. On tutaj nie musi się bać, że zostawi rękę, że będzie jakaś próba dźwigni łokciowej. Dokładnie, tutaj Różal musi to teraz robić, czyli skracać ten dystans, nie dopuszczać do tego, żeby się doktor rozbujał i zaczął machać tymi piekielnie silnymi rękoma, tak jak właśnie teraz. Oderwał się, zadał cios i znowu przykleił się doktor. Ale teraz widziałeś, jak wyprostował biodra Różalski, jak spróbował właśnie zwiększyć dystans, żeby Bartkiewicz go nie zaatakował. No niestety te ciosy z góry spadają tam na głowę Różalskiego i dlatego sędzia nie ma powodów, żeby przerywać ten pojedynek i podnosić go. Te ciosy oczywiście są celne doktora. Mamy tutaj przeszło 200 kilo na ringu, widzimy już gdzieś... Ale tam jest kwadzienie już, tak. I zdaje się, że za chwilę Jacek Piekarski, hatman konfrontacji, będzie miał tutaj pracę. A rozcięcie tutaj chyba głowa po stronie. Tak, głowa doktora. No i teraz w każdej rundzie każdy zawodnik ma minutę na to, aby można było doprowadzić go do tego, aby to krwawienie ustało. Jestem ciekawy, w jakiej sytuacji to rozcięcie powstało, ponieważ Marcin tych ciosów z dołu zadawał naprawdę niewiele. Ale cóż, mamy rozcięcie, walka zostanie wznowiona z pozycji, w której została przerwana, czyli doktor będzie z góry w gardzie, czyli pomiędzy nogami Różala. W tej chwili to wszystko zależy... O, widzą państwo, to było uderzenie, zderzyli się po prostu i wydaje się, że ten moment zdecydował właśnie o tym rozcięciu. Walka w stójce. Jeszcze mają blisko 2 minuty. I teraz Różalski powinien dystansować. W żaden sposób nie powinien dać się sprowadzić. Tak, low kicki, te niskie kopnięcia. Jakaś akcja z dystansu, nie za blisko, nie dać się właśnie, aby Bartkiewicz podszedł blisko i znów go przewrócił, dlatego że on jest na te obalenia podatny, no. Nie bardzo potrafi się bronić. Ale przełożona noga Marcina jest z daliny, jedna i druga, także on musi wrócić, bo już tutaj doktor szykował się właśnie swoją lewą nogą, podebranie nogi i próba rzutu. Desperacko wpadł właśnie w Różala tak, aby skrócić ten dystans i próbować przewrócić go, obalić, to co teraz próbuje zrobić, ale...
Tutaj Różal skutecznie się broni, szeroko nogi rozłożone, tyle biodra tylko cofnięte. Że Michał to krwawienie w dalszym ciągu, bardzo, bardzo potężne, widzą Państwo, umarza. Aj, zerwał Różalskiego. I grad ciosu. Teraz musi Bartkiewicz skrócić, A już opada z sił, 2-3 razy ciosy doszły celu i Bartkiewicz już lekko, wydaje mi się, zamroczony. Dodatkowo krew coraz bardziej sączy się z jego głowy. To jest, nie jest takie istotne, ale to, że Bartkiewicz to jest zawodnik, który prawie we wszystkich walkach ma całkiem niezłą pierwszą rundę, pierwsze minuty. Ta jego słynna walka stoczona w Cage Rage z Tymem Ekonomu, co prawda pod innym nazwiskiem, on wtedy występował jako Piotr Kuśmierz, ale to była walka, w której w pierwszej rundzie miał zdecydowaną przewagę, a im dłużej ten pojedynek trwał, tym on spadał z tych sił coraz bardziej. To jest jednak ponad 110 kg dotlenić to jest problem. Natomiast Różalski to jest zawodnik, który przez wiele lat był w stałym treningu. Jeżeli chodzi o wytrzymałość, to tutaj problemów być nie powinno. Druga przerwa. Paradoksalnie te przerwy, w których jest łatany Marcin Bartkiewicz, troszeczkę pomogą jeszcze tym, żeby można wypoczął. Jeszcze można, jeszcze tak można walczyć te 35 sekund tej rundy. Trochę dziwna dla mnie tutaj interpretacja sędziego, bo pierwsze przerwanie doktora wznowił od stójki, teraz od parteru. No tu Bartkiewicz i mamy, jest tak, mamy dosiad Bartkiewicza, mamy dosiad. I teraz pytanie, czy te 20 kilka sekund wystarczy na to, aby skutecznie zadać cios. Jest blisko swojego narożnika, dlatego stamtąd słychać go, go, go. No niebywałe to, co zrobił. No nie spodziewałbym Różalski się, nie spodziewałbym nigdy się po Marcinie. Nigdy, chyba nigdy by nie sądził, że on w taki sposób wyjdzie z tej trudnej sytuacji. Tylko sekundy do zakończenia tej pierwszej rundy, a więc tutaj już nic złego stać się absolutnie nie powinno i w tej właśnie czekają pozycji, związani troszeczkę ze sobą, doczekają dogonu. Czas ta walka będzie należała już do niego, dlatego że Bartkiewicz opadnie zupełnie z sił. Możemy oglądać pływającego doktora w tej rundzie. No już nawet to się już teraz zaczęło, jest bardzo zmęczony. Tylko czekał na to, a Różal się zbliży do niego, ale skutecznie tak ucieka. I próbuje swoje, tak. Była szansa zaatakowania kolanem. W tej chwili Bartkiewicz ma zapiętą klamrę. Tak, próbuje tak tam haczyć, ale Różal atakuje kolanami. Bardzo mocno, dwa z tych kolan doszły. Oderwać się, tak, oderwać się i panowie, na środek ringu będzie żółta kartka. Za złapanie lin, podejrzewam, ostrzeżenie dla Marcina Bartkiewicza. Ta żółta kartka jeszcze o niczym nie decyduje, nie odbiera punktu, dopiero czerwona kartka odbiera punkt. Tak, wysokie kopnięcie, tylko trzeba uważać, nie wolno spadać po tym na plecy. No nie, trójkąt, no, będzie, mamy trójkąt, no niebywałe. Niewiarygodny, niewiarygodny trójkąt, próbuje zapiąć Różal. Jesteśmy tutaj pod wrażeniem umiejętności parterowych, mówiliśmy o nich, byliśmy ostrożni tutaj co do oceny jego umiejętności w tej płaszczyźnie walki, ale jak widzimy, naprawdę Różal trenuje parter. Ale teraz widzimy, że Bartkiewicz ma dużą szansę, aby uzyskać boczną. Teraz trzeba przejść jeszcze jedną nogę, ma półgardę. Różalski próbuje odgryzać się, nawet będąc na plecach, wpada Bartkiewicz w gardę Marcina Różalskiego. Bardzo zmęczony jest Marcin Bartkiewicz tutaj, to co wspominaliśmy, no, na będzie odpoczywał walki w tej chwili, będąc na górze, dlatego że nie sądzę, aby wykonywał jakąkolwiek akcję. Dokładnie, no tutaj zaraz pewnie sędzia podniesie walkę do stójki, bo aktywny w tej pozycji jest tylko Różal, który próbuje obijać żebra, bądź to głowę zawodnika Polaka, który na co dzień trenuje i mieszka w Anglii. A zatem wstajemy znów, panowie, znów będzie potrzebna interwencja Jacka Piekarskiego, dlatego że to rozcięcie nie jest absolutnie groźne. Natomiast no, widzą Państwo, w tej chwili wygląda Marcin Różalski jak ostatni Mohikanin, jak Cingaczko. Jak barbarzyńca. Tak, tak jak on to zawsze mówił, jak barbarzyńca. Natomiast to rozcięcie nie jest groźne, nie jest głębokie, no ale to jest ukrwione miejsce i dlatego to krwawienie jest takie mocne. To już jest trzecia interwencja Jacka Piekarskiego, tyle że Katman może dwa razy w ciągu jednej rundy, w ciągu 30 sekund próbować powstrzymywać krwawienie. A już chyba Marcin Bartkiewicz coś mówi, że nie walczy, także chyba już jest naprawdę bardzo zmęczony, bądź to rozcięcie nie pozwala mu na kontynuowanie walki. Szanowni Państwo, walka zostaje przerwana decyzją tak sędziego. Jacek Piekarski i Piotr Bagiński wspólnie zdecydowali, że krwawienie jest zbyt duże i dlatego Bartkiewicz nie będzie mógł już tej walki kontynuować. The winner is Marcin Różalski!
We'll be right back.